Siemanko, witam was ponownie. Zagrajmy w Heroes 5. Przeczytałem sobie coś i to mnie dość zdziwiło, bo spodziewałem się, że będą jakieś zamki w podziemiach, a tu się okazuje zupełnie co innego. I jesteśmy w tej sytuacji, gdzie wczytałem parę save'ów wcześniej. Co jest? Ten save? Gdzie dopiero zacząłem pływać statkiem. Podziemi jeszcze w ogóle nie zbadałem. I to jest dość ciekawe, bo... Bo tak piszę i są tylko trzy zamki demonów i zapewne dlatego urośli w potęgę. I co ciekawe, tutaj mało jednostek jest. To mnie w ogóle... Wow! Zdziwiło. Oho. Okej. Okay. Wszystko jasne. Niskie. Tylko dlaczego tak dużo i dlaczego tutaj nagle demon się pojawił? Tego nie było w planie. Gdzieś tak odsunę wszystkich na bok, żeby nie kusiło. No, do tego łucznik niestety musi oberwać, no bo... Nic nie poradzę na to. Co jest? Ej, widzieliście? Cerebrus w ogóle schował się... Nie wiem, stoi w bramie, a jednocześnie nie stoi, więc... Takie trochę to dziwne. Oj, 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 dlaczego nie mam szczęścia? Onieśmiela. Czego ja nie mam szczęścia? Staram się jakoś to szybko załatwić, ale szybko to bardzo... Może być mylne. 4, 7... Szkoda, że nie masz w Findanie jakichś... Nie wiem... Zaklęć obszarowych? Coś, co mogłoby się przydać. Jednego zabijesz. 86. 88. Taka trochę lipa. Zaraz, czy ty miałeś... Nie, jakoś wydawało mi się, że miał rozkład. Chyba, że to miał zwój. Już sobie... Coś mylę. Mnie trochę smuci. Ta cała sytuacja, że... Trochę stracę tych jednostek. Ale bardzo bym chciał, żeby rozwalił mi bramy, a nie jakieś... Dlaczego? Dlaczego zawsze jednostki robią wszystko na odwrót? I znowu sobie stanął w drzwiach, że tak powiem. Czy to jest jakiś błąd, czy co? Bo nie za bardzo wiem. Chyba, że się mogę mylić. Tak też może się zdarzyć, no nie? Czy... Nie no. O Jezus. Sorry za ten dziwny przeskok, ale doszedłem do pewnego wniosku, że... że skoro się tak męczę z tym komputerem, a tutaj stoi koło mnie przeciwnik, który ma... Znaczy jest walka na trudnym, czy tam na normalnym. A tutaj zmarnowałem troszeczkę ruchu na zdobycie pływających szczątków, więc od razu popłynąłem i zdążyłem, zanim będzie mocniejsza obrona, jak widać oczywiście. Wow, a z jakiej racji? Przecież tu jest tylko jedna jednostka. Aha, już chyba kumam, o co chodzi. Ale może się uda.
Chodzi mi o to, żeby... Właśnie. To teraz stracimy ilu? 9? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Żadna, no chyba sobie jaje robicie. No i w ten oto sposób mogę zaoszczędzić nieco więcej jednostek. O! Uwolniłem z więzienia samotnego szmaragdowego smoka. Dał mi zadanie. Wyzwolić jego lud. Kazał mi ich szukać poprzez sekretne obeliski. Czyli teraz mam iść w obeliski i zbierać je i szukać. Przynajmniej miasta demonów, ale to jest... Smoki są gotowe wypuścić w pamięć dawne nieporozumienie. Jeśli Findan pomoże im oczyścić pomysły piaski z demonicznej plagi, cel nie został jeszcze wykonany. Okej. Dobrze, że ten demon tu teraz jest. Mamy smoka. Jest niskie. To jest najważniejsze. Ten growl... Dobrze mówię? Nymus, przepraszam, jakoś z przyzwyczajenia. Nie jest przygotowany w tej chwili, a ja będę miał jakieś jednostki, tylko że nie mam miejsca. To jest smutne. Co my tu mamy? Słabe zaklęcia. Przy okazji mamy mur, więc wybronimy się, myślę, że się uda. Magazyn zasobów. No i właśnie, tutaj mamy kapitol. Już będziemy pozyskiwać więcej surowców. A, wybudujemy to. Na razie nie będę szkolił. Wyszkolę po prostu jakiegoś bohatera z demonów. Bo myślę, że on tutaj będzie, że tak powiem, gubernatorem tegoż terytorium. No i pasowałoby też jakiegoś bohatera. Naszykować sobie, żeby mi dał, że tak powiem, jednostki Sylwanu. Co on chce zrobić? On ucieka. Myślałem, że będzie walczył. Jak to możliwe, że... Wow, no przecież... Chyba, że to jest znowu jakiś, nie wiem, zbugowany przeciwnik, którego nie jestem w stanie pokonać. Ale mamy szmaragdowe smoki, kurde, no. Jedną z najpotężniejszych jednostek. Jak to jest możliwe? Chyba, że odczekamy to i tyle. Niech sobie ucieknie. A tymczasem bierzemy jakiegoś gostka. To jest tak. To jest nieulepszona jednostka. Czy Findan ma jakieś ulepszone jednostki? Tylko wielkich druidów ma. Już wiecie, nie pamiętam. A nie, dobra, spoko. Czyli tu jest wszystko tak, jak ma być. Okej, no niech tak będzie. Tylko taka lipa jest trochę, bo... nie mam statku. Nie dostanę się inaczej. Muszę wybudować kolejny statek, tylko kwoty na razie odpowiedniej nie mam. Poczekam jeszcze jedną turę. Zobaczę, co ten przeciwnik zrobi. I moją standardową elficką babę imienia, nie jestem w stanie wymówić, będzie mi tu dostarczać siły. A tymczasem poblokujemy tu wszystko, żeby Nymus nie miał pola do popisu w postaci dodatkowych zasobów, złota i tym podobnych kredytów. Dobra. Nie mam go poziom drugi, siarki nie mam. Co, wymienię sobie raz. Nie wiem, na którym poziomie jest wzywanie statków. Może jeszcze nie na tym. A nie, okręt szalasy.
Przywołuj okręt, aby czar zadziałał, musi znajdować się na brzegu, a w pobliżu musi znajdować się niezajęta łódź. Nie wymaga żadnych umiejętności magicznych. No, użyjesz to. No bez jaj, no przecież znajduje się na brzegu. To jeżeli wcześniej, ja tutaj miałem statek, bo jak obejrzałem sobie swoje nagranie, ja miałem tam statek, demon stał tutaj i on sobie wzywał statek, który ja wybudowałem? Przez taki zasięg? To jest... wow! Dlaczego ta gra jest taka mściwa? Czyli jeżeli... dobra, nieważne. Ale kurde, jeżeli komputer może, to dlaczego ja nie mogę? To jest takie... złe, takie oszustwo. Mam nadzieję, że Nymus tutaj się nie pojawił. Nie będę właził statkiem, bo po co? Tylko teraz kwestia, czy ten statek blokuje na przykład miejsce wyjścia. Nieodwiedzone. Niemali wojownicy strzegą tej starożytnej krypty. Musisz ich pokonać, aby zdobyć ich skarby. Okej, spróbujemy zdobyć te skarby. Po pokonaniu nieumarłych strażników tracisz godziny przeszukując groby, ale nic nie znajdujesz. Ten daremny wysiłek obniża morale twojej armii. Piernicze takie coś. Spieprzaj dziadu, że tak powiem. Dobra, tu jest niskie. To sobie na razie darujemy. Chcę jeszcze tutaj mieć widoczek. Zaraz, czy tutaj można... a nie, dobra. Dobrze, że blokuje. Co mnie bardzo cieszy. Tylko dlaczego ja nie mogę... wow. To jest takie złe, że nie mogę wezwać statku. A komputer może. Wiem, czepiam się, ale... no chyba warto się czepiać, nie? Trochę to takie... nieuczciwe. Ale pokonaliśmy już jeden zamek demonów. Jest teraz 2-2, bo jak patrzyłem sobie na mapkę, to... może to idzie z oszustwo, patrzysz sobie na poradniki. Więc... jest 2-2. Są 3 zamki w sumie demonów. Się zastanawiam, czy tu jeszcze mógłbym coś ciekawego mi wybudować. No nie. Jeżeli będzie jakiś ciekawy... właściwie ciekawy... jakiś bohater demonów, to go tam zwerbuję. To już chyba mówiłem. A jeżeli nie, to znaczy, że mam szybką... miałem mówić szybką pamięć, krótką pamięć. Coś mi się znowu odbija po płatkach śniadaniowych. O, bohater zdobywa 20% więcej punktów doświadczenia. Dlaczego ten bohater jest taki... niedobry dla mnie? Ciekawe, czy jeżeli oddałbym teraz turę, to czy by mnie zaatakował? Pomiędzy... ale to, jest... to mnie też dziwi. On jest na niskim. A taki cwaniak. Wow. Ej, no chcę wczytać. No chcę wczytać, gromściwa, ale jesteś... wow. Nie to, kurna mać. Dlaczego to wszystko jest takie złe? Czy ja mam dzisiaj jakiś, nie wiem, zły dzień? Czy co? Czy może po prostu, nie wiem... Sturmie! Lamisz! Ty, ale ja źle zrobiłem. Czy on pójdzie teraz? A co za... dobra, nie bawimy się w takie zabieranie, bo to jest... jeszcze przez moją... pomyłkę możemy... stracić autosejwy. Wow, dobra, nie będę się zbawił o 1000 punktów. Tysiąc, nie punktów, tylko 1000 złota. Po prostu piernicze to i pilnujemy tutaj terytoriów naszych. Ale to mnie dziwi, no. Przecież chłop jest na niskim. To z jakiej racji, kurna, on potrafi pokonać mnie? Jeszcze mam szmaragdowego smoka. A co on ma, kurde? Nawet diabłów nie ma. To jest... po prostu... nie mam słów. Trzeba chyba zgładzić tego chłopa, bo on mnie tu będzie denerwował. No, już myślałem.
myślałem, że chłop będzie tutaj, nie wiem, chciał szaleć na mnie i jeszcze mi załatwi bohatera, ale tak się na szczęście przynajmniej nie stało. No dobra, Findan ma więcej teraz wojska. Dalej jest na niskim. Czy takie siły będą w stanie pokonać demona? Czy po prostu znowu się ośmieszę? Dobra, nie wiem, czy jest sens zbudować tutaj cokolwiek. Prędzej tutaj coś. Na przykład kolejną gildię magów. Znaczy kolejny poziom gildii magów. Wszystko to mam. A może wyszkolimy... No, super. Załatwił mi bohatera, który był garnizonowcem. Jeżeli tak, wiecie... Nie mam teraz nikogo, kurde. Jest autosave. Sprawdzę, jak teraz by wyszła sytuacja. Zwycięstwo po takich obrażeniach. Wow! Znowu straciłem smoka. Nie rozumiem tego. W ogóle... wow. Czy można być mściwym? No można być. Wystarczy grać w Heroes. Nie wiem, jak to komputer robi, czy ja jakiś dziwny jestem, czy nie wiem co. Ale to jest... po prostu... miażdżące, mój umysł, który nie może pojąć. Świetnie, zablokowałem sobie. Klocka se szczelić mogę. Czytam sobie wcześniejszego save'a, bo to mnie onieśmieliło. No teraz chyba nie przejdziesz, demonie, co? Bo chciałem właśnie użyć armii demonów, żeby osłabić tego demona i dopiero cisnąć Findanem. Ale tak nie mogę, bo komputer jest mściwy. Cóż, złośliwość rzeczy martwych, czyż nie? Czy teraz jest jakiś inny losowy bohater? Nie. Gilderaen? A skąd on się tu wziął? Teraz kwestia, kogo bierzemy? Chyba tą babę. Bo ona jest złą, że tak powiem. Przy okazji użyjemy... Może coś expa dostanie? Chociaż wątpię. Dobra, szkolimy to, co trzeba. Czyli bardzo mało jednostek. Może sprzedam te kamulce, bo w najbliższym czasie nie planuję nic, ale to nic budować. Tylko teraz tak, żeby nie... Siarka, dobra. Bo jakoś, nie wiem... Skojarzyło mi się, że... Może być... za rtęć diabełek, ale wątpię, żebym go chyba nawet wyszkolił. Wiem, nie możecie patrzeć. To nie patrzcie. Może jeszcze poczekamy jeden dzień, zobaczymy, co demon zrobi. Tylko proszę cię, nie rób nic złego! Demonie z piekieł. Dobra, balista jest najważniejsza. Może diabły oszczędzę. Nie będziemy marnować. Dobra, i teraz baba ciśnie tu. Osłabi tego chłopa i w ten sposób... Już nawet nie wiem, czy będę chciał chyba autowalkę robić. Chociaż możemy zrobić. Chociaż w sumie... Może więcej zadam jeszcze obrażeń. Dobra, ciśniemy do bazy. Findan czeka.
Panie, jakby było tak, że dwóch bohaterów stoi, jest walka i wiecie, takie posiłki wzywamy sobie, no ale oczywiście to tylko kwestia mojej fantazji. Przy okazji tu jakieś złoto, tu drewienko, jeszcze chapnę. Dobra, ludzie, chwila prawdy, bo mściwość w tej misji komputera jest nieograniczona wprost. Wiem, że porażka. Powtarzamy, bo chcę tutaj trochę więcej tych obrażeń zadać przeciwnikowi. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Ciekawe, co ten szkielet jeden biedny może zrobić. Niewiele. Tylko, że bramy nie mogę wzywać, no ale to jest już zdolność nie tego bohatera. Jestem ciekaw, czy ja coś ciekawego w ogóle mogę zrobić. Jesteś ciekaw, Sturmie, czy możesz ciekawego coś zrobić? A cóż to może być? Nie wiem, wskrzeszenie na przykład umarłych? Chociażby. Nie wiem, jaki to był sens, ale no, niech będzie. Że komputer zrobił coś takiego na jedną jednostkę. W sumie to nie ma co się dziwić, bo jakoś umiejętnie wszystko rozłożyłem. Świetnie. Jak to czar odparty. To jest złe. Bardzo złe. Szkoda tylko, że szczęścia nie mamy. Właśnie sukuby możemy rozwalić. Będzie trochę mniej strzelców. Jeżeli w ogóle będzie szansa jakakolwiek zniszczyć je przynajmniej. Wow. No to się pochwaliłem. Bardzo umiejętnie to zrobił komputer, bo teraz nie mogę strzelać. I nawet 10 mi zabił, to jest też złe. Wskrzeszamy umarłych dalej. Wkurwiamy po prostu. Próbujemy wkurwiać przeciwnika. Tak brzydko się wyrażę. Przynajmniej tym jeszcze coś mogę zrobić. Na przykład tych jeszcze dość dużo zniszczyć. Bo tych, co są przywołani z bramy, to nawet nie mam zamiaru atakować. Bo wiadomo, że oni i tak znikną później. Użyjemy zdolność, która niewiele dała. Szkoda, że tak mało many mamy. Bo tak to bym coś jeszcze więcej zrobił. Nie ma many. To ciśniemy na sukuby. Najważniejsze to, żeby tracić tutaj strzelców. W sumie to też nie ma co się dziwić, że przegra ten bohater, bo... Wow, że przegra ten bohater, w końcu mam pierwszy poziom, tym bardziej, że nie ma aż tyle armii. Teraz kogo atakujemy? Tych czy tych? Tych! Bo więcej ich za to zginie. Tutaj to tak trochę liczę na szczęście. Dobra, zabiliśmy Cerebrusy, zabiliśmy... Koniki, że tak powiem. Nie masz nic ciekawego? Już nie przeżyję prawdopodobnie kolejnego starcia. Czy kolejnego starcia, kolejnej tury. Chyba, że jeszcze coś będzie. No właśnie, nie, niestety nie. Więc w sumie dobrze, że zaatakowałem. Dobra, mam mniej jednostek, które są, wydaje mi się, że bardziej uszczuplone.
Nie mam zamiaru zapisywać swojej porażki. Dobra, udało się. Bardzo niskie. Wreszcie możemy załatwić komputera z wsparciem demonów. I mimo to jest dużo obrażeń. Chociaż w sumie z drugiej strony... Dobra, powtarzamy. Zapisaliśmy, w razie czego wczytamy. Gdyby okazało się, że komputer zrobił lepiej... Gdyby się okazało, oczywiście. Dobra, coś takiego zrobimy. O, widzę, że... Przeżyliście. Ale już nie na zawsze. Teraz jest takie najważniejsze, żeby jak najszybciej tutaj cisnąć. Sukub maturę. Bo teraz tak. Tego zaatakujemy, bo on wybuchnie, jeżeli miałbym zaatakować czarciego lorda. Czarta, przepraszam. Tylko, że bohater może użyć ten przeciwnik jakieś zaklęcie. Mogłem jakoś spróbować jeszcze bardziej przetrwać, wtedy bym miał mniej many. Kogo ciśniemy? Temu nic nie zrobimy. Tym za to bardzo dużo zadamy obrażeń, ale chyba się zdecyduję na czarta. W razie czego oczywiście. Teraz jest kwestia, co zrobi bohater przeciwnika. O! Czyli mniej zrobił, ale uwaga! Uwaga, uwaga! Chociaż nie! Już się bałem, że jeszcze kulę ognia strzeli, ale udało się. Zupełnie mniejsze straty niż to zrobił komputer. Dobra, bierzemy to lepsze dowodzenie. Znowu musimy wybierać doświadczenie, ale wydaje mi się, że będę brał mniej więcej takie same. Tutaj mamy jakąś szatę. Dodaję 6 do siły czarów bohatera. Wow! No to w końcu Fintan będzie ciachał ostro. A, jeszcze coś zdobyłem. W ogóle to ten bohater miał dużo artefaktów. Dodaję 2 do ataku bohatera. Zwiększa atak i obronę bohatera o 2, ale zmniejsza szybkość istot w twojej armii o 1. Aha! Czyli są wolniejsze, ale zadają więcej obrażeń. Taki troszeczkę, że tak powiem, nekromancki przedmiot. Zwykle te wszystkie takie stworzenia szkieletopodobne mają coś na zasadzie, zyskują supermoc, ale jednocześnie coś tracąc. Okej, udało nam się wreszcie pokonać tego gościa. Może zapiszę to, żeby zapamiętać tę bitwę. Na razie nic nie mam zamiaru budować. Ciśniemy tutaj dalej. Na razie chyba też nie będę... albo zostawimy to, tylko od razu płyniemy do zamku. Na razie też nie będę zbierał tych obelisków, bo trzeba tutaj te demony rozwalić. Tylko, że kwestia jest taka, że to, co pisał w poradniku... Wow, dlaczego to straty? To, co pisał w poradniku, to tak jakby podbijanie zamków jest nieobowiązkowe. Żebym tylko musiał zdobyć...